Dzień dobry Państwu, witam w vlogasku po dłuższej przerwie. Bardzo przepraszam, że tak długo nie nagrywałem. Na wstępie oczywiście wiem, przytyło mi się, ale nic z tym nie zrobię, za dużo piwa. A skoro o piwie mowa, to otwórzmy sobie kolejną butelkę. Nie nagrywałem, bo byłem dosyć zajebany w robocie, ale dzisiaj odcinek, którego nie chciałem nagrywać, naprawdę nie chciałem nagrywać i myślałem sobie, że daruję sobie ten temat. Z drugiej strony stwierdziłem dzisiaj, że nie. Że nagram odcinek i powiem wam co nieco o pewnej sytuacji, która ostatnio się przytrafiła. I to nie dlatego, że ta sytuacja boli mnie. Bo jak wiecie, no mnie mało rzeczy boli. Generalnie już w życiu, bo po prostu, no kurwa. Ale ponieważ ta sytuacja dotknęła moich kolegów i koleżanki z pracy, których nomen omen bardzo lubię i szanuję sobie współpracę z nimi, to lekko się wkurwiłem. Ale od początku. Ja nie będę się w tym vlogu posługiwał żadnymi nazwami firm oraz personaliów, żeby nie wsadzać kija w mrowisko, aczkolwiek niewykluczone, że i tak taki będzie tego efekt. Więc dlatego postanowiłem wykorzystać swój kanał nadawania i kontaktu z widzami, żeby naświetlić wam pewną sytuację, która ma miejsce w środowisku youtuberów, od którego ja jak wiecie, stronie w chuj, nie lubię, nie udzielam się, nie komentuję, staram się nie wchodzić w wszelakie krosy, chyba że ktoś mi zaproponuje coś fajnego. Generalnie mnie nie ma, mój czas już dawno przeminął, może kiedyś kurwa byłem popularny, dziś już na pewno nie jestem, są nowi królowie YouTube'a, ja z tym jestem pogodzony absolutnie, bo i tak żyję z czego innego, także nie to jebie generalnie. Ale kiedy wchodzi się na kontakty i na pracę moich znajomych z pracy, no to już jest coś nie tak. Więc nakreślając sytuację. Firma, w której obecnie pracuję, została w ramach takiej jakby wyciągnięcia ręki zaproszona na pewną dużą imprezę YouTube'ową, organizowaną przez taką pomarańczową firmę. Będę mówił naokoło, żeby sobie nie sprawić problemów. I zostaliśmy tam zaproszeni gościnnie, aby wystąpić na głównej scenie i poprowadzić półgodzinny panel w formie stand-upu czy show. Wszystko fajnie, bardzo fajnie, bardzo miły gest. Ja osobiście bardzo dziękuję, że ktoś w ogóle chciał między konkurencją zrobić taki miły gest. Niestety, kilka dni po naszym zapisaniu się do organizatorów odezwał się pewien youtuber, bardzo znany prankster w Polsce, bardzo znany. Przebiera różne zwierzęta za inne zwierzęta, ma wiele sukcesów na koncie, bardzo znana osoba. Ja osobiście obejrzałem kilka jego filmików, niektóre są nawet zabawne. Być może wiecie, o kogo chodzi, a jeżeli nie wiecie, no to przykro mi. I owa osoba, z tego co się dowiedziałem, z maili, powiedziała, zakomunikowała organizatorom, że nie ma takiej możliwości, aby taka osoba jak Dakan pojawiła się na scenie głównej. Przez co wyjebano nas właściwie z wystąpienia na scenie. I tutaj od czego zaczynamy? Od tego zaczynamy, że ja osobiście tych wszystkich ludzi, a podobno to nie był tylko on bądź ona, która oponowała za tym, żeby się nie pojawił na scenie. Zacznijmy od tego, że ja tych ludzi nigdy w życiu, kurwa, nie poznałem osobiście. No chyba, że nie wiem, jechaliśmy razem tramwajem, chuj wie. Nic o tych ludzi nie mam. Jeżeli zostali dotknięci moimi jakimiś parodiami, to jest mi bardzo przykro. Głównie przez to, że nie mają dystansu do siebie, ale rozumiem, że ktoś mógł zostać dotknięty. Rozumiem, że moja twórczość często jest nieprzyjemna, chamska, jestem uważany za mega hejtera, kurwa, mimo że ja po prostu staram się ludziom uwypuklać ich wady, żeby je zaczęli naprawiać i nie robili chujowych materiałów, albo stwierdzam, że coś jest nieśmieszne, bo po prostu mnie nie bawi i chuj, ale nieistotne. Rozumiem, że kogoś mogła zaboleć dupa, choć jestem pod wrażeniem, że tak znaną osobę, nomen omen rozpoznawalną i w tak wielu programach obecną, kiedy ja już jestem jakimś, kurwa, prehistorykiem, z którym się nikt nie liczy, boli moja osoba, kogoś takiego, kto ma miliony wyświetleń, kurwa, kontrakty za kilkaset tysięcy, Jesus Christ, no przecież to jest Bóg YouTube'a, a taki mały, szary, kurwa, głupi grubasek jest zadrą w oku, w dupie u takiego króla? Jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, ja tej sprawy nie chciałem nagłaśniać, ale stwierdziłem, no kurwa, no niech ludzie wiedzą, co się dzieje w tym środowisku.
Oczywiście nie wszyscy tam w tym środowisku są zjebani, no ale niestety jest tam bardzo dużo osób, które kurwa, nie wiem, ich animozje personalne wobec innych youtuberów i kurwa chęć robienia biznesu jest tak już na tak popierdolonym poziomie, że kurwa zablokują, zniszczą, rozpierdolą i tak dalej. I tak jak ja mówiłem, mnie to jebie. Ja na tej imprezie i tak bym kurwa sam z siebie się nie pojawił, bo im tak pewnie kurwa nikt nie zaprosił, nikt mnie nie lubi, jak zawsze. Ale żeby blokować kurwa młode osoby, z którymi ja współpracuję, które zaczynają przygodę kurwa z YouTube'em, a część z tych osób ma chęci rozwijania się dalej w tym kierunku. I już nie będę mówił kto konkretnie i co by chciał robić, ale mają ochotę, to jest ich pierwsza przygoda z YouTube'em i chcę działać w tym kierunku. To nie, to taki kurwa król upierdoli nogi plebsowi, żeby się kurwa nie dostali na imprezę. I to jest fair. Ja rozumiem mnie, no ja jestem już kurwa starym, grubym, taką jestem internetową już spierdoliną, której nikt nie słucha. Ja to rozumiem, żeby mi ujebać. Ja się z tym kurwa naprawdę już wiele lat temu pogodziłem, że mój czas przeminął, jak mówiłem na początku. Ale żeby kurwa utrudniać start młodym osobom, które chcą zacząć coś robić w internecie, no to jest po prostu kurestwo, na które ja się kurwa nie godzę i przyznaję tutaj oficjalnie, że mam ból dupy kurwa o to. Mam ból dupy o to, że nie ja, ale moi koledzy i koleżanki zostali kurwa zablokowani z tak błahego powodu, że komuś się nie podoba moja twórczość, bo nie daj Boże kiedyś kogoś sparodiowałem albo coś się takiego stało. Także, to ja dzisiaj tylko króciutko tylko o tym chciałem powiedzieć, żebyście wy, widzowie, wiedzieli, jak zjebana atmosfera panuje wśród tych ludzi. Jakie to jest kurwa... To jest paranoja. Ci ludzie żyją w paranoi. Ci ludzie żyją w innym świecie. Tylko jest biznes. Kurwa, tego lubię, tego nie lubię. Ten niech spierdala, tego zablokuje, tego zniszczę. A z tym się skrosuje, a temu wsadzę w dupę, a od tego wezmę w dupę. No, Jezus Maria. Nie wiem, no może ja się po prostu tego nie nadaję. Ale kurwa, jak ja zaczynałem robić, jak ja kręciłem filmiki, byłem jeszcze kurwa na fali, no to... Tak nie było, no każdy robił swoje, każdy się bawił swoim kanałem i się rozwijał po prostu. Nikt nikomu nie wbijał kurwa noża w plecy. Ja zupełnie tego nie rozumiem. Ja oczywiście wiem, że za tym stoją pieniądze, ale stoją za tym też prywatne, dziwne jakieś, jak mówiłem, animozje kurwa, których ja zupełnie nie rozumiem, bo tak jak też wspominałem, nie poznałem tych ludzi osobiście. Ja nie wiem, czy oni sobie wyobrażali, że ja wyjdę na scenę kurwa i powiem, ty jesteś kutasem, ty robisz chujowe pranki, a ty jesteś dziwką, która się tylko maluje i w ogóle bierzesz w usta i chuj wam wszystkim w dupę, yo, puszczam mikrofon, kurwa i odchodzę. No kurwa, no jak ktoś mnie poznał, no to doskonale wie, że ja naprawdę w realu aż tak kurwa chamską, nieprzyjemną osobą nie jestem. Nie wiem czego się spodziewano, ale no fajnie, że ktoś cały czas uważa, że jeszcze mam jakiś pazur i nie wiem, mógłbym zrobić jakieś niebezpieczne show na głównej scenie, chociaż ja pewnie ze stresu bym się tam tak zesrał po prostu przed tym kurwa, przed tymi tysiącami gimbusów, że pewnie bym kurwa nic nie powiedział albo odstawiłbym jakiś chujowy show. Ale mimo wszystko jeszcze raz bardzo dziękuję za spierdolenie moim współpracownikom szansy na pokazanie się, zaistnienie i przeżycie czegoś fajnego kosztem chujowego odbierania mojej twórczości. Dlatego ja się kurwa wypinam już na wszystkie możliwe kurwa jakieś, nie wiem, współzależności czy przyszłe krosy. Ja już będę bardzo bezpiecznie wybierał osoby, z którymi będę się krosował, ale cała reszta niech ja pierdolę, niech ci ludzie spierdalają ode mnie, się w ogóle nie dotykają, bo to jest masakra. Macie nasrane w łbach i kurwa mówię to oficjalnie, macie nasrane w łbach i czy się tylko kurwa da was hajs i kurwa nie wiem, czy popularność, czy robienie biznesu, to jest po prostu chore w chuj. Także dziękuję, ja wracam robić kurwa swoje, nagrywać swoje chujowe gameplaye, swoje chujowe programy, recenzować sobie filmy, bawić się w pąkach, bo sprawia mi to przyjemność kurwa i będę sobie to robił dalej. A wszystkim, komu się to nie podoba, oczywiście chuj w dupę jak zawsze. I tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym vlogasku, gdzie już opowiemy o czymś normalnym, a nie o tym całym gównie. Ciao.